Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do nowej serii na kanale z gry Frostpunk. Prosto od polskiego studia 11bit, które powinno być dość dobrze znane na kanale, chociażby z takiej gry jak This War of Mine. Tym razem jednak zmieniamy nieco klimat, nie będziemy walczyć o życie kilku osób, a kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset. Sama rozgrywka też kieruje się bardziej w stronę RTS-a czy gry ekonomicznej, co z mojej perspektywy jest jak najbardziej na plus. Choć po staremu też zostanie ciężki klimat i masa trudnych decyzji do podjęcia. I jeszcze tak na początek przeogromne podziękowania zarówno dla 11bit Studios, jak i dla GOGA za wcześniejsze udostępnienie gry. Jednak spotykamy się tu dopiero dziś, ponieważ wcześniejsze wersje nie miały jeszcze języka polskiego, a uznałem, że w takim tytule może być on bardzo istotny. Szczególnie, że ta warstwa tekstowa ma również bardzo duży wpływ na odbiór całej fabuły. Co do planów na samą rozgrywkę, tutaj też dogadaliśmy się ze Staszkiem, że zaproponujemy nieco inne podejście. Sam planuję być jak najbardziej moralnym władcą, skupionym głównie na poziomie nadziei, natomiast Staszek postanowił wejść w buty tyrana i zobaczyć, jak wtedy przebiega ta rozgrywka. Jeżeli ktoś jest zainteresowany również tym innym podejściem, link do Staszka znajdziecie w opisie tego filmu. No to co? Chyba możemy zaczynać. Muszę się wam jeszcze przyznać, że jest to moje pierwsze podejście, nie licząc tego sprzed dobrego pół roku w wersji beta, od której swoją drogą wiele się zmieniło, dlatego lama może ścielić się równo, za co z góry przepraszam, no i nie należy tego traktować za bardzo jako poradnik. Może w kolejnym scenariuszu, które powinny być odblokowane zaraz po ukończeniu fabuły, zresztą to też będą jakieś scenariusze fabularne, niestety tak widać, na ten moment jeszcze nie wiemy co się w nich kryje, ale pewnie to poznamy, bo znając 11bit Studio to na jednym sezonie się nie skończy. Dlatego też jeżeli ktoś czuje, że ma dobrą podpowiedź, bez obaw pisać w komentarzach, dać znać i myślę, że zbudujemy to społeczeństwo razem, poprowadzimy ich ku lepszemu. No cóż, to co, rozpoczynamy naszą drogę. We roam the still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old, stripped. Pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We've lost our world to snow, and with it, our last traces of humanity. We bid farewell to plenty. And for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey, and we paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Niestety przerywnik filmowy nie doczekał się jeszcze polskich napisów, ale postaram się w nocy po publikacji tego filmu dorzucić je, więc warto sprawdzić w opcjach YouTube'a, czy już czasem nie są dostępne. A teraz przejdźmy do rozgrywki. Nowy dom. Uciekliśmy z Londynu i przebyliśmy morze, by dotrzeć na zamarzniętą północ. Po drodze nasz konwój rozproszył się w śnieżycy. Na miejsce dobrnęła tylko garstka. Znaleźliśmy generator, ale jest opuszczony i zamarznięty na kość. Dlaczego nikogo tu nie ma? Czy ktoś z naszych przetrwał śnieżycę? Czy są w okolicy inni ludzie? Cokolwiek zrobimy, spodziewamy się najgorszego. Świat, jaki znaliśmy, legł w gruzach.
a teraz musimy przetrwać. No, na te gorące dni to myślę, że widoki działają jak klima. Zwalcz zimno. Musimy uruchomić generator, stanowi źródło energii ogrzewania dla innych budynków. Bez niego po prostu zamarzniemy. Zgromadź trochę węgla i uruchom generator. Nasza pierwsza misja. No właśnie, przy pierwszym podejściu z tego co pamiętam powinien wyświetlać się swego rodzaju samouczek. Może na moment zrobimy pauzę. Zobaczymy jak się prezentuje, co jest tutaj dostępne. Sama mapa jest dość podobna do tego co widzieliśmy w becie. A budynki... No niestety, tutaj mamy tylko namioty, mówię niestety, ponieważ w becie było takie fajne zagranie, że były już blaszaki dostępne i gdzieś doszliśmy do wniosku, że one jednak bardziej się opłacały już na start. Tutaj prawdopodobnie będziemy musieli wykorzystać technologię, by coś takiego przygotować. Zresztą za technologię moglibyśmy się wziąć na początek. Zazwyczaj jak gdzieś ogrywamy coś w RTS-a, grach ekonomicznych, to technologia jest takim naszym oczkiem w głowie. Co też odpalamy na początku. Patrzę ustawienie, widzę, że różnią się te struktury szerokościami, dlatego myślę, że na jednej linii, o ile będzie to możliwe w dłuższej perspektywie, dobrze by było skupić się na jednej szerokości, tak żeby łatwo nam było to wszystko planować. Też istotne jest, że niektóre budynki muszą stać bliżej generatora, chociażby kuchnia, by mogły działać. No myślę, że tutaj nie będzie tak źle. Dalej też nie ma co teraz jeszcze odchodzić, no bo wykorzystajmy te drogi, co tu mamy. No dobra, czyli stawiamy to, stawiamy też pierwszy namiot. Obiecałem być dobrym władcą, więc przed nocą chciałbym, żeby każdy doczekał się dachu, płótna, czegokolwiek. Z czego te namioty są zrobione? No, zobaczymy. Nad głową. Zdecydowanie drewno, zdecydowanie węgiel, tutaj nawet więcej osób dostali, też może zdyszka i gdzieś tu bym widział jeszcze drewna max i 5 inżynierów. Nie wszystkich, ponieważ oni nam się zaraz przydadzą w workshopie, nie pamiętam ilu to osób może pracować, ale też ktoś musi budować w centrum jak reszta będzie pracować. No to co, startujemy, jak tu... 1, 2, 3. Ok, wygodne. Bardzo wygodne jestem. Podsumowanie samouczka. No, myślę, że nie będziemy często zaglądać. Bardziej chodzi nam o te pierwsze misje, jakie mamy zrealizować. No ale tak widać. Surowa żywność, racje żywnościowe. Rdzenie parowe, które no, warto gdzieś zdobywać, zachowywać podczas ekspedycji, z tego co pamiętam. No i przede wszystkim księga praw. W ogóle to może tutaj zajrzymy, ponieważ każde kolejne prawo możemy ustanawiać dopiero z pewnym opóźnieniem, chyba co 17 godzin. Zmiana awaryjna, kuszące, ale nie do końca moralne, chociaż... Niezadowolenie tylko wzrasta. No zobaczymy, wszystko zależy od potrzeb. Tak samo tutaj mamy radykalne terapie. Chyba bardziej nasz kierunek. Zrobimy wszystko, żeby wyleczyć ciężko chorych, albo pozwolimy im odejść. Cmentarz. Pozbywanie się zwłok. Myślę, że bardzo łatwo wyczuć, która ścieżka jest moralna, która niemoralna. Każda ma swoje plusy i minusy. Cmentarz. Wzrośnie nadzieja w mieście. Znowu pozbywanie się zwłok, czy zakopywanie ich w dole. Później może się okazać, że... mogą oni wrócić do nas. Na przykład w postaci jakiejś zupki, albo... przyszczepów, bo w sumie są dobrze zakonserwowane w tym zimnie. No cóż, świetlica dla dzieci albo praca w bezpiecznych warunkach. No nie brzmi to tak źle, ale jednak chcielibyśmy, żeby im żyło się dobrze. Ile taka świetlica kosztuje? 20 drewna, 5 stali. Szkoda, że oni nie wykorzystują tych budynków do spania jako tako. W takiej świetlicy czemu nie? No i tutaj trociny bądź zupa. Trociny są tą gorszą opcją, jest jeszcze gorsza, czyli kanibalizm, jest zupa, a są też i zwykłe dania. No dobra, na ten moment chyba postaramy się jakoś przeżyć. Dzieciom bym przypisał jedynie świetlicę, tylko będzie trzeba ją zbudować. Tak, podpisz. Dzieci mogłyby się zająć czymś pożytecznym, gdy są świetlice. I co mają robić całymi dniami? Gapić się na padający śnieg? Drapać się, tak? Muchy łapać i po nosie się drapać, żeby nie było. Badania. No i teraz zobaczmy, co tu się kryje, co tu się też zmieniło. Deski kreślarskie pozwolą nam na kolejny poziom badań, który no pewnie byłby dość istotny, ale na początek coś takiego instant, tak? Zatrudnij inżynierów, zatrudnimy inżynierów. Szybsze gromadzenie zasobów. Myślę, że dość fajne, chociaż ogólnie skupienie się na surowcach w pierwszej kolejności byłoby dość logicznym kierunkiem. Jak chociażby też postawienie tartaku, młot węglowy,
O, tylko z tego co widzę, młot wypłukuje na powierzchnię węgiel, który i tak trzeba zbierać ręcznie, tak? Tartak chyba będzie sobie pracował i dostarczał jednostki na bieżąco. No i huta. 9-9. Sprzęt myśliwski, o, to również nam niebawem skoczy. Nawet nie wiem, czy... No, myśliwych zostawimy na ten moment spokoju. Zatrudnij inżynierów, to wiemy. Max 5, no i pięknie. Szybsze gromadzenie zasobów, starte koszty 10 sztuk drewna, no trochę dużo, chociaż... Zaraz zbioramy, a jak jesteśmy jeszcze tutaj, później będziemy mniej korzystać z tej pauzy. Tylko tak jak wspomniałem, na początku chciałbym zrobić małe rozeznanie. Nie chciałbym też popełniać specjalnie wielu błędów już na start. A może już są? Lecimy. Czy coś jeszcze jesteśmy w stanie zrobić? O, już jest przyspieszone, tak? No taki urok RTS-u, że zazwyczaj gra się na tym czasie razy 3. Chociaż za dnia, szczególnie w tych pierwszych, lepiej przyglądać się sytuacji, bo tak jak widać, namioty mogliśmy już spokojnie stawiać kolejne. Ile my ich mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no i jeszcze dwa. I będzie dobrze. O, coś, już problemy? Rozdzielona rodzina. Ser, po wybudowaniu warsztatu zgłosiła się do nas pewna kobieta. Powiedziała, że jej mąż i córka nie dotarli do miasta z główną grupą, ale jest pewna, że żyją. Chciałaby dołączyć do naszego pierwszego działu zwiadowców. Nalega, byśmy nie zwlekali. Zrobimy co w naszej mocy. A tej mocy za wiele nie ma, bo wungla zbierać to będzie. Kurczę. Pomyśleć, tak? Smok. O, nowa technologia. No i bardzo dobrze, chociaż słyszę, że zmiana się zmieniła. Może sprzęt myśliwski, chociaż chyba na noc nie ma co odpalać tego. Mam nadzieję, że jeszcze zniosą nam trochę drewna, bo chciałbym postawić parę namiotów, tak? Nie wszyscy mają dach nad głową. Bądźcie tu... Ile my mamy dachów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeżeli wybudują, to każdy dostanie coś dla siebie. Kawałek namiotu. No i właśnie. Smok. Jaki problemem tu jest smog w obliczu takiej katastrofy? Patrząc na to, jak tu się wszystko dymi, to wolę nie myśleć, jak to tam zapachy mamy. Cóż jeszcze? Brak ogrzewania. Generator nie działa. Ludzie obawiają się, że jeśli nie włączysz go choćby na noc, zamarzną podczas snu. Oczywiście, oczywiście, że już go odpalimy. Nie chcemy tutaj żadnych chorych ludzi. Mam nadzieję, że ci, co przyszli z pracy, no to biorą się też za budowę. Dbają o swoje zdrowie i w ogóle życie. Generator promieniuje kojącym ciepłem, ale nie powinniśmy spoczywać teraz na laurach. Jeśli generator padnie, wszyscy zginiemy. Dbaj o dostateczny zapas węgla. Pora zająć się żywnością. Miasto nie przetrwa, jeśli umrzemy z głodu. Zapewnić stały dostęp do surowej żywności i wybuduj kuchnię, aby móc przygotować posiłki. No i zastanawiam się, czy w naszej kuchni już teraz powinniśmy zadbać o zupę. No na ten moment o nic nie zadbamy, bo musimy czekać do rana. Chata myśliwego, zdecydowanie, ale jedzenie również. Temperatura wyjściowa 1. Kuchnia, 20 drewna. No trochę zabrakło tego drewna. Może się pospieszyłem z technologią, albo za mało ludzi wysłałem. Na przykład stal wygląda na to nie jest aż tak bardzo potrzebna. Mieszkańcy, a świetlica, zapomniałem o niej. O, obiecane. Obiecanki, cacanki. Skład zasobów, barak zbieraczy. Barak, oba nam się te budynki przydadzą, tak, ale barak w pierwszej kolejności, gdzieś znajdziemy jakieś fajne miejsce, może tutaj, no, czyli takie małe plany na przyszłość, budowa dróg w tym miejscu, no i cóż, od rana zabierzemy się za żywność, chociaż mocno się zastanawiam, czy nie warto by było już im na start zafundować zupki, o i pierwsi chorzy, z chorobami jest... no przecież macie dach nad głową. Z chorobami jest o tyle nieciekawie, że trzeba działać szybko, ponieważ one się dość prędko rozprzestrzeniają, no i później jest niemiło. No dobra, księga praw. Wśród dzieci możemy mieć pomocników medycznych, czyli to pójście w dobrą stronę czasem też i ma dobre strony, ponieważ mamy teraz pomocników medycznych, dzieci ze świetlic będą pomagać w ośrodkach medycznych, przyspieszając leczenie. Jak najbardziej patrząc na naszą sytuację, to by mogło być korzystne. Pomocy naukowe. Dzieci ze świetlic będą pomagać w warsztatach, przyspieszając badania. Nam raczej przyda się pomoc medyczna. Cały czas tylko myślę zupy, byśmy mieli 50 posiłków więcej, chociaż jak przyspieszymy łowy, no postaramy się. W najgorszym wypadku jak przegramy, to szybciej zacznie się kolejny sezon. Pomocnicy medyczni, jak najbardziej, i to jest dobra wiadomość, bo będziemy w takim wypadku starać się szybko o to. No pewnie, że lepiej się uczyć niż cały dzień bąki zbijać i puszczać. Dobrze, niech dzieci się uczą. Biegłych medyków nigdy za dużo.
No i proszę, tata pewnie zadowolony, bo będzie miał lekarza w rodzinie. Tylko nie wie, że za darmo robi. Jak dla mnie, moglibyśmy jeszcze tak pociągnąć. Idzie całkiem nieźle, jak na te warunki. No i proszę bardzo, jak nadzieja tutaj rośnie. Cykl dnia i nocy. Rozumiem. Rozumiem, chociaż o, tutaj mamy dużo więcej informacji o nasi pracownicy. Musimy czym prędzej zabrać się za chatę myśliwych, bo no, bez surowego mięcha, no to może być tu różnie. Sposób budowy, generator. Utrzymywanie jak najwyższej temperatury. To znamy. Później takie są punkty ciepła, które możemy uruchomić. Choroby, no i cykl dnia wspomniany. Czas pracy, czas wolny, chociaż jak ktoś jest tyranem, a nie powiem kto jest tyranem, zresztą już powiedziałem, no to może wydłużyć ten czas do 24 godzin, więc... A niektóre pozwala... A, do 10 godzin. Myślałem, a co to była za zmiana 24-godzinna? No co to oszukują? No co to za tyrany, jak nie mogą robić od rana do wieczora i w ogóle. No dobra, niech już się kończy, już jest siódma, już powinni dawno kolejne drewno do nas przejść. Najgorsze, że temperatura spadnie o dwa poziomy już niedługo i to jest dla nas bardzo zła wiadomość. Ale na początek, żywność. O kurczę, 20-20. Weźmiemy chata myśliwego. O właśnie, to co wspomniałem, podobna szerokość. Tylko niestety tutaj droga już nie będzie taka prosta. Krzywa, no lepiej budować koło siebie. Czy zrobi jedna przestrzeń, no to tam jakoś sobie poradzimy. Jest już chata myśliwego. Możemy zabrać się też za posiłki, no dzień przetrwamy. Tutaj też jak widzieliśmy, kuchnia wymaga dogrzewania. Ale tu by była strata miejsca. Tu spokojnie jeszcze dwa namioty wejdą i to przy tej najbardziej komfortowej strefie. Mam nadzieję, że tutaj brak przylegającej drogi, ale to sobie tu ustawimy. Mam nadzieję, że taka kuchnia no, poradzi sobie tu. Ewentualnie możemy opracować technologię grzejników. Tak? To też coś takiego było i wtedy w kuchni kosztem jednej sztuki węgla będziemy mogli ją dogrzać i praca będzie też sobie dobrze funkcjonowała. No dobra, stal... A, technologia! My nic nie badamy? Panie, sprzęt myśliwski już dawno powinien tu iść. Oni muszą przed nocą... No, i to są te małe błędy, ale to takie bardziej przeoczenia by można było rzec niż błędy. Nie mówiąc już o tym, że nam ośrodek medyczny by się przydał. O kurczę. O, ale właśnie, będąc przy wykorzystanych, niewykorzystanych budynkach. Zdecydowanie tylko, czy na pewno wziąłem to, co chciałem? Lecznica, tak. Tu też nam się ciepło przyda. Nie wiem, żeby tak sobie nie zablokować. Na szczęście widok można obracać, więc... No ale zazwyczaj większość... Nie wiem skąd to się bierze, większość graczy gra na tym, co dostanie na start, tak? Sam też do nich się zaliczam. Ludzie z naszego konwoju. Skoro mamy już podstawowe zasoby, możemy spróbować uratować ludzi, którzy zostali po drodze. Zbuduj balon obserwacyjny, wyślij zwiadowców na Frostland i uratuj tylu ocalałych z ekspedycji, ilu zdołasz. Będziesz potrzebować warsztatu, żeby opracować plany bardziej zaawansowanych obiektów. No to warsztat już jest. Teraz tak, tylko no myślę, że jedzenie, sprzęt myśliwski i no wygląda na to, że przed tą zmianą ani nie opracujemy sprzętu, ani tam nie dokończymy wszystkiego, ale moment, nim to ruszy, myśliwi, my potrzebujemy już jedzenia, więc musimy odjąć trochę rąk od pracy. Gdzie tu ile węgla zostało? Może tak, pić niech tam biega, tutaj robotnicy. Niech już przygotowują posiłki, mogli już by szybciej robić. Dobra, na początek mamy dużo, niech zrobią tego dużo. Tu możemy aż 15, więc ja myślę, że im więcej osób pójdzie na polowanie. Jeszcze myślę, bo nam ktoś w lecznicy się przyda, ale tam inżynierowie pracowali w lecznicy. I tutaj mamy skrzynię z drewnem. Powoli, a nawet bardzo szybko będziemy musieli rzeczywiście opracować jakieś tartaki, tego typu rzeczy, bo wydaje mi się, że będą problemy, tak? Co prawda, no, jedzenie w pierwszej kolejności tutaj się już, mam nadzieję, że przygotowuje. Mam nadzieję, że też nie będą lenić. O, gra, chodź. Brak. Ludzie muszą dojść. Kolejny dzień. Bez jedzenia. A, zastanawiam się, gdzie są dzieci, ale... Dzieci na ten moment jeszcze nie ma, bo... Wiecie co, może... Dwóch inżynierów mniej, że ktoś budował, bo świetlicy nie postawiliśmy. Obiecanki, cacanki, świetlico, gdzie tu jesteś? W technologiach, zasoby, żywność, mieszkańcy, świetlica. Też potrzeba wygrzania. I wszystko by było idealne, gdyby nie fakt, że wychodzi nam tak to trochę na zewnątrz.
O ile kuchnia po prostu przestanie działać, jak przyjdzie zima, tak świetlica mam obawę, że no musi być dogrzewana w tej strefie komfortu cały czas. Co prawda przypuszczam, że niebawem wymyślimy. A może sobie myślę, jak to będzie wyglądało. 5 sekund. No dobra, zaryzykujemy tak. Nie wiem, czy możemy jeszcze wycofać taką decyzję, ponieważ chciałem zobaczyć, jak tu namioty. Sobie myślę, to nie będzie takie złe z tymi namiotami, ponieważ one się tu zmieszczą w drugiej strefie komfortu, ale tu widać, pojawiają się takie miejsca, które stają się właśnie wspomnianym problemem, tak? Czyli tu sobie namiot postawimy, tu sobie postawimy, ale tutaj tracimy jeden ząbek terenu. I to jeden ząbek, który znajduje się w bardzo fajnej, bliskiej strefie komfortu. Z drugiej strony tutaj dwa namioty przecież. No dobra, zostawimy to tak. Myślę, że jeden błąd nie będzie nas tak drogo kosztował, ale na przyszłość, no to jest sprawa zdecydowanie do przemyślenia. Zaopiekowano się dziećmi. Powstała świetlica, w której dzieci będą bezpieczne. Mieszkańcy mogą pracować, nie martwiąc się, że ich pociechą coś się stanie. I otóż to, nadzieja znów wzrasta, a my możemy... dzieci, już tu w leczni... A nie, to... Nie, no już prawo wchodzi, tak? Już prawo weszło. Żywność i głód. Jak my... No, jedzenie zaraz będzie, tak? Startujemy kolejnego dnia od tego. No, można było ich trochę wygłodzić. Przynajmniej żyjemy. Niewielu ma to szczęście. No właśnie, kto by się martwił tym, że nie ma co jeść? Dalej możemy pociągnąć. No dobrze. 40 na godzinę posiłków. Chyba nie ma takiej potrzeby, bo... Oni przerabiają tak, 4 racje żywnościowe z dwóch sztuk surowej żywności, czyli 4 surowe na godzinę nam uciekają. My robimy 15 na dzień. O! Nie, no jeden musi pracować. 8 sztuk na godzinę, 4 racje, znaczy dwie surówki na godzinę. 8 godzin pracy, 16, czyli jedna osoba spokojnie obrobi to, co ci tutaj przyniosę, tylko wyruszą. No to niech wyruszą. Opracowano. O, jest 20, może iść 20, czyli będziemy mieli nadwyżkę surowej żywności, to jest dobre. Mamy już możliwość opracowania kolejnej technologii i gra nam podpowiadała, by były to balony. Znaczy, no, tak to wygląda. Grzejniki, grzejnik w kuchni by się pewnie niebawem przydał. No właśnie, bo zastanawiam się jeszcze nad stworzeniem... małego zapasu żywności, że nawet jak spadnie nam temperatura, to my będziemy w stanie gdzieś tam przetrwać. Ale zróbmy najpierw balon. Swoje kosztuje, ale ekspedycja myślę, że będzie dość istotna. Patrzę też zasoby węgla, jak my z tym tutaj żyjemy, funkcjonujemy. Mamy dużo żelaza. O, a czy my jeszcze zbieramy gdzieś drewno? Bo to tak trochę wygląda. Moment, czas. Czas. To wygląda, jakby już stali nie było. Drewna też nie. Jeżeli chodzi o... To są skrzynie z drewnem dokładnie. Albo tartak, albo byłbym tutaj za obozem zbieraczy. Coś takiego mieliśmy. Z tego, co pamiętam, to chyba była szybsza opcja na pozyskanie surowców, czy też taka na bardziej wydajna. Barak zbieraczy. Sam barak można też w przyszłości dogrzewać. Dobra, tu będzie wszystko pasowało z drogą. Brak przylekłej drogi, to też coś na to zaradzimy. Barak zbieraczy też może chyba z kopalni węgla, jak oni tam usypią te hałdy, coś poznosić, ale to ta kopalnia jeszcze się pojawi. No jakby mieć mniej więcej to wyczute, gdzie, co, jak, czyli 3 punkty, załóżmy tu budynek, kolejne 3 punkty, tu kolejne 3 punkty. Jeszcze raz policzę. Jeżeli wszystkie są tej samej wielkości, bo może się okazać, że później coś będzie na 4 pola. Tu są 2, tu są 3 i 2 i tu, czyli tu. No dobra, bo tak próbuję sobie gdzieś wyobrazić strefy ciepła, tylko znowu nie wiem, czy te strefy ciepła, no właśnie, co 3 pola idą, co 2, 3, czy jeszcze inaczej. Ale tu mamy obóz zbieraczy, jak to zrobią, no to przynajmniej będziemy mogli przytulić nieco więcej drewna, a jak widzieliśmy, ono jest potrzebne. Sterta stali, a nawet nie widziałem, że tutaj jest. One jest potrzebne chociażby do przeprowadzenia badań. Przypuszczam, że później też można je wykorzystać na wiele innych, dużo ciekawszych sposobów, jak chociażby przetworzenie. Nie wiem, dlaczego czasem nie funkcjonuje, tak? Ta pauza i przejście. Jak chociażby wytworzenie węgla, czy jakichś innych potrzebnych rzeczy. Oho.
Liścik z podziękowaniem. O, jak miło. Chcieliśmy po prostu podziękować. W Londynie tylko bogaci nie musieli wysyłać dzieci do pracy. Widać, że w budowanym przez ciebie nowym świecie sprawy będą wyglądały inaczej. Tak należało postąpić. Nadzieja znów wzrasta, chociaż no nie da się ukryć, że będziemy tak się starali ich rozpieszczać, może to się dla nas źle skończyć. Zobaczymy. Najbardziej martwię się o jedzenie, bo nie wiem, czy jedna osoba, jedna racja na dzień. Mam wrażenie, że jedzą ponad normę. Kolejne zasoby wyczerpane. Aha. Do węgla. Wyślemy kolejne 5 osób. Bo trzeba zbierać zapasy. Przychodzi sroga zima, ale zdecydowanie dajemy tutaj. Max. 4812, czyli zbierają chyba lepiej niż to miało miejsce wcześniej. To jest pocieszająca wiadomość. Czy oni tu wyszli? Myśliwi wyruszą, tak? Zajęte są. Obiekt jest o tej porze zamknięty. Stąd każdej nocy poza granicę miasta, by tropić zwierzynę na zamarznięte pod skałę dostawią. O kurczę, to trochę za późno się chyba za to zabraliśmy, no ale niech będzie. Myślę, że to też jest dobry czas. Trzeci dzień, kolejne problemy przed nami. Właśnie kończy się zmiana. No to, żeby zrobić sobie przerwę. Tak jak mówiłem, pierwszy odcinek bardzo na spokojnie. Chcę też zrobić małe rozeznanie. O, księga praw. Z tym, co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle. Czy może powinniśmy wprowadzić nam zupę? To jest pytanie do was, tak? Czy bierzemy się za zupę, czy dalej serwujemy taką normalną żywność? No ale to wszystko rozwiążemy w kolejnej części naszego spotkania. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hey, hey.